Witamy, mimo że rzadko w niedzielę w studio jesteśmy i robimy live, ale tak się złożyło, że i można. Pretekstem jest krótkie spotkanie, ale ważne z Zosią Golis, bardzo aktywną osobą w przestrzeni Bolesławie z Legnica, generalnie Sejmik też właśnie nasz legnicki. Bolesławiec bardzo znaczące miejsce. Zosia, robisz znowuż coś ciekawego. Miałem przyjemność być parę tygodni temu na bardzo ciekawym spotkaniu. Teraz festiwal już, Wolność, Świadomość, Zdrowie. Pod koniec listopada. Witaj, witaj Zosiu. Jak tam sobie radzicie w tych czasach? Witam serdecznie, witam widzów. No, radzimy sobie, wiesz, jak jest wiara i ufność, to prowadzenie, to i są pomysły, jest siła i dzieje się i działa. I kolejnym pomysłem, jak powiedziałeś, jest festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia. Będzie to przez 2 dni. Mamy już sporo wystawców, prelegentów. Jest lista, jest wydarzenie na Facebooku. Odbędziecie to w hotelu Garden, tam gdzie miałeś przyjemność gościć Tak, jako bardzo fajne gość spotkanie. honorowy, właśnie spotkanie integracyjne wolnych ludzi. I tak, było bardzo fajne i teraz też się zapowiada, ufam, fajny, a więc 2 dni. Bilet wstępu jednorazowy, jak ktoś chce być 1 dzień, kosztuje 25 zł. Jeżeli ktoś chce być 2 dni, to już jest promocja 40 zł. No No to już takie oczywiście kwestie, musimy wiesz, finansowe. zarobić, Tak, musicie opłacić mieć za salę. koszty. Ja wiem o cenach tam, Tak, niech każdy zagląda na tak. stronę internetową, koszty mu są, więc trzeba jakoś solidarnie ponieść. Tak. Szczegóły co do pieniędzy macie na stronie internetowej, zaraz ją podamy. Powiedz parę zdań, jeśli chodzi o sam powiedzmy taki zasób merytoryczny, to znaczy, powiedzmy, no, kto będzie występował, jakie tematy będą podejmowane. O, przepraszam, tu u mnie widzisz, co jeszcze, coś jest nie tak. Proszę, proszę. Tematy będą podejmowane, no, bardzo różne w zasadzie, nie? Będzie na przykład Robert Kwiatek, bo przepraszam, że mi Tak. przekręciła nazwiska. Robert Kwiatek będzie ze srebrem, na pewno znany wam koloidalnym. Doktor Kaczorowski będzie ze swoją metodą. Będzie Romek Rybacki z muzyką. Będzie oczywiście Jola Kulesza z prawem naturalnym i organitami. To pokłon dla Joli, bo to ona zorganizowała tych wielu wystawców, bo ona w tym świecie wystawców się obraca, także ludzie dzwonią jako uczestnicy chętni w tym naszym festiwalu, ale też i wystawcy. Czyli będzie też biżuteria, będą kosmetyki naturalne, będą miody. Takie, wiesz, wszystko prawdziwe, Na te uczciwe, czasy bardzo, rzetelnie bardzo robione potrzebne przez świadomych ludzi. zdrowa żywność, zdrowe suplementy, czy suplementy, wszystko dla zdrowia. Wiadomo, że żyjemy w czasach, kiedy zdrowie planowo jest niszczone przez system na wiele sposobów. Te od dawna stosowane to chemizacja rolnictwa, to chemizacja żywności, to zatrute powietrze. Natomiast te najbardziej teraz dotkliwe uderzenie, to wszyscy wiemy, covidoza, jako całokształt działań, więc wolni ludzie jak zawsze zaradni i to właśnie w tym wszystkim chodzi. Bardzo w ogóle fajny obiekt tam, bo tu za moimi plecami jest ta taka piękna w sumie sala w tym budynku, który tam tak okazale widać, Hotel Garden, tak. No i najważniejsze to ludzie, najważniejsze to, co tam po prostu będzie dyskutowane i zarówno ta część oficjalna, ja wiem, że ona jest zawsze ważna, ale nie mniej ważne rozmowy kuluarowe. Ale też wiem, że dla tych, którzy chcą zostać dłużej, tam jest możliwość dodatkowo sobie wykupić udział w jakimś takim wieczorku, tak, tanecznym czy coś w tym stylu. Tak. Pomysł mamy, ponieważ to są tak zwane Andrzejki, ostatni weekend listopada, więc będzie zabawa Andrzejkowa. Oczywiście koszt tego to jest menu i dla No DJ-a. to My rozumiem, robimy to sercem, będziemy, tak. No co koszty są, to też na pewno masz podane na stronie, prawda? Na jakiej stronie są informacje? Na tak. jakiej stronie są informacje? Wolni Ludzie Bolesławiec, jest taki fapancz, no, jest na moim profilu i to info opuszczone do grupy Ruch Wolnych Ludzi, miłośnicy NTV, tak samo, no, wielu na Facebooku w zasadzie jest najwięcej tych informacji. No i oczywiście chciałam powiedzieć, że Aja przecież będzie, no ty Tak, będziesz mówił o jeżeli. prelekcję, będziesz miał na temat świadomości wolnej Polski, więc będzie dużo, ja jeszcze bym, jak mogę,
mogę zaapelować do producentów, bo nie mamy na przykład jeszcze z chlebkiem, z takimi wyrobami typowo do jedzenia, nazwijmy to tak, żeby ludzie mogli sobie kupić takie z prawdziwego, jak ja to mówię, uczciwego źródła, nie? Jeżeli są rolnicy, bo ja rozmawiałam z Wagnerówki, ale niestety on ma tymczasem spotkanie, bardzo chętnie udostępnił na swoim profilu, ale gdzie indziej ma tymczasem spotkanie, także nie może być, ale popierają właśnie nasze spotkanie. I jeżeli są osoby, które chciałyby jeszcze prelekcje jakieś ciekawe również, to jeszcze jest kilka miejsc i kilka miejsc hotelowych jest w hotelu Garden, bo ja zorganizuję inny hotel po prostu, że nie będzie tak, że ludzie zostaną bez noclegu, w bliskiej okolicy po prostu. Tutaj przy okazji będzie możliwość takiego podsumowania, podyskutowania o sejmikach, o parlamencie. Mamy już na razie robocze wyniki, jeszcze nieoficjalne wyborów, też do sejmiku legnickiego, gdzie startowało kilku kandydatów. Wprawdzie jeszcze musimy przejrzeć, otrzymać oczywiście te protokoły już imienne i przejrzeć się od strony technicznej. Będą niedługo ogłaszane, ale tam widać po ilości osób taką wyraźną przewagę jednego z kandydatów. Przypomnij, kto tam na razie jest. Jest Artur Michułka. Tak, Artur Michułka, 16 do 9. No, to spora przewaga, raczej się chyba nie powinna zmienić. Będziemy to jeszcze wszystko weryfikować ze strony technicznej. Potem każdy będzie mógł sprawdzić swój głos, czy oddał właśnie tak samo, jak zagłosował. No wiemy, że dużo osób nie mogło skutecznie zagłosować, to była największa bolączka i tak, wiesz, przy tym niesamowitym właśnie utrudnieniu, tam około 950 osób zagłosowało w całej Polsce, więc na te 4000 z hakiem, więc to jest na pewno też duża sprawa. Wy tutaj jakby żyjecie tym tematem, bardzo pracujecie nad tym integracją społeczności, generalnie tutaj Legnica, Bolesławiec i oby to się wam udało. Takie spotkania jak teraz ten festiwal jest doskonałą okazją do tego typu integracji. Tak samo jak i tam w Trójmieście podjęto działania, mimo takich już świadomych działań rozbijackich, doszło już do pewnego rodzaju wymiany między tymi grupami, więc to jest po prostu coś, co bardzo cieszy. No cóż, jest to weekend, koniec listopada, więc wokół Andrzejek, więc pretekst. Słyszałem, że tam osoby się zgłaszają z różnych miejsc w Polsce. Tak, z Kazimierza Dolnego, z Wielkopolski. Proszę. Jadą ludzie tak daleko, więc ludzie, którzy mieszkają wokół Bolesławca, a słuchacie, to macie to naprawdę pod nosem. To weź zobaczyć, jeżeli wam cokolwiek mówią na temat parlamentu czy wolnych ludzi i się boicie, bo często ludzie się boją, wiesz, bo nie wiedzą po prostu, co to jest, to przyjdźcie, zobaczcie. Zobaczcie, ja chciałam jeszcze dodać, że pani menadżerka tego hotelu, jak myśmy mieli tą imprezę, to oczywiście pod naszym jednym filmikiem napisała komentarz, że dziękuję za współpracę i zaprasza ponownie. Była zadowolona po prostu z naszej zabawy i z naszego obcowania. Kulturalnych rzeczy nie było bardzo żadnych problemów. I to ciekawe, ta sama zabawa była kompletnie bez alkoholu. Byłem tam na tej zabawie. Dokładnie. Taki wieczorek właśnie taneczny, tak kompletnie z alkoholu i wszyscy się doskonale bawili. I można. Więc 27-28 listopad, Bolesławiec, Hotel Garden, Zosia Golis jako jedna, powiedzmy, z tych osób napędzających w imieniu tego właśnie stowarzyszenia, czy właśnie tej społeczności, prawda, którą stworzyliście, Wolni Ludzie Bolesławiec, a więc Festiwal Wolności, Świadomości i Zdrowia. Przypomnij mi informacje na stronie internetowej, jeszcze raz przypomnij. No, najwięcej jest Zosia Golis na moim profilu, ale też jest... Tak, no ja jeszcze chciałam dodać, że mamy swój kanał telewizyjny. O, właśnie, najpierw. Zakładacie, tak? Wolni Ludzie Bolesławie, znajdziecie, tam są wszystkie audycje moje z tobą, jest Ają, która mówiła o certyfikacie zaufania społecznego, jest, no robiłam z Arturem w ramach kampanii również, też jest rozmowa. No i już utworzyłam, chciałam się pochwalić, kanał telewizyjny Sejmiku Legnickiego. Także zapraszam do subskrybowania. Bardzo fajnie było, żeby to było tak. Reprezentatywne i także już to wszystko mamy. Pięknie. Dziękuję za twoją wspaniałą aktywność. Zapraszamy wszystkich chętnych, gdy piszcie, gdzie trzeba. I myślę, że jeszcze przed końcem listopada się jakoś przynajmniej by Skype spotkamy i omówimy stan przygotowań do tego festiwalu w Bolesławcu. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki. Dziękuję. Miłego. Dziękuję bardzo, dziękuję za możliwość powiedzenia i zapraszam jeszcze raz do wspaniałego bycia razem wolnych ludzi. Dziękuję bardzo. Wspaniali widzowie.
i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.